zdrowia, szczególnie na normalnych. No, komunizm w Ameryce galopuje. Czerwone świnie dopadają do mety, dopadają do koryta. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, środki masowego przekazu, środki przekazu same się cenzurują. Prasa, telewizja, internet. Po prostu nie ma, zaczyna brakować wolności słowa, zaczyna brakować wolności wypowiedzi. Dziennikarzy, całe gazety, nie gazety, firmy. No wszyscy zaczynają cenzurować siebie i wszystkich naokoło. Koniec wolności słowa w Ameryce. W 1789 roku Amerykanie, wszyscy ci założyli Ameryki, no bo to było tak, że były 13 kolonii, były kolonie te angielskie. Ameryka płaciła podatki do Londynu, nie mieli tam za dużo swoich reprezentantów, no i była ta rewolucja, że nie ma reprezentacji bez opodatkowania. No jak oni zaczynali, tą Amerykę, tą wizję Ameryki, no to widzieli, że w Ameryce to jednak były ciągle nieustanne rzezie ludzi, Europa się nieustannie rżnęła. No dlaczego się rżnęła? No dlatego, że w tych krajach były różnice zdań i jedni wybijali drugich. W Anglii tak było, we Francji było, w Polsce było, no w Szwecji, we wszystkich krajach po prostu jedna strona chciała wyrżnąć drugą i nie było żadnego dialogu. I nie było dialogu, no to w Ameryce doszli do wniosku, że jeżeli jest różnica w opiniach, no to musi być zamiast monolog, musi być dialog. No i powstała ta tak zwana Bill of Rights, czyli karta praw, deklaracja praw. No i prosta sprawa, po prostu doszli do wniosku, że jeżeli większość wygra wybory, no to będzie działanie w związku z wyborami, no ale jednak mniejszość musi mieć jakieś tam zaplecze do opozycji, czy do własnego zdania i dlatego w Bill of Rights, Karta Praw, bez jakiejkolwiek, no na 100% było powiedziane, że jest tam swoboda wypowiedzi, wolność wypowiedzi, the freedom of speech. I to było najważniejsze, tak, że jedni rządzą, a drudzy mogą sobie mówić. No i ta wolność była jedna z najważniejszych. No ale niestety nic nie wytrzymuje na wieki. No i teraz w dzisiejszym Ameryce, w tej lewackiej, w lewackich czasach, kiedy idea nieporozumień czy niezrozumienia to jest monolog zamiast dialogu, no to wróciło po prostu to, co w Ameryce udawało się unikać. Jednopartyjny Soviet Union, Sowieci byli jednopartyjni, Polska była jednopartyjna, Chiny są jednopartyjne. No dużo w niektórych krajach są dwie partie niby, no ale to one są takie same. No w Ameryce jest jeszcze w sumie są socjaliści, demokraci, no i republikanie, konserwatyści. Także tutaj jest Bóg, honor, ojczyzna, no lewactwo to jest ateizm, cenzura i otwarte granice międzynarodówka i tak dalej, i tak dalej. Każdy rozumie, o co chodzi. No ale teraz powoli już rewolucja zżera swoje dzieci, swoje wnuki. Powypierniczali dużo ludzi z najróżniejszych firm w zeszłym tygodniu. Wyrzucili z New York Times, wyrzucili jednego z edytora z Inquirer w Filadelfii, wyrzucili pracownika Bon Appetit Magazine, nawet taki prosty Bon Appetit Magazine też wyrzucili. Wielu internetowych
stronach czy tam organizacjach powyrzucali. No tylko dlatego, że oni mieli, że ci ludzie w tych organizacjach mieli inną opinię. NASCAR zabronił flag Konfederacji, Red Sox zawiesza z tyłu po prostu wszystkich czarnych, nawet tych, których wywalili wcześniej. Także wszyscy dostali jakiegoś kompletnego hopla. Dostali jakiegoś kompletnego hopla w związku z tym Black Lives Matter, czyli czarne życia znaczą. No i to nie można zauważyć, że to jest ironia sytuacji. To jest po prostu ironia sytuacji, dlatego że wszyscy ci, którzy chcą uciszać, no to nie są ci, którzy na kampusach, w koledżach, na uniwersytetach przychodzą i krzyczą, że tam przedmówca nie może mówić i po prostu wykrzykiwali i zatrzymywali, blokowali. Później uniwersytety kasowały te spotkania. Nie, to żurnaliści, to dziennikarze, to ludzie, którzy mieli pisać, którzy pisali przez 250 lat. 250 lat pracowali nad tym, co było zabezpieczone konstytucyjne, wolność wypowiedzi, no i również sądy. Sądy podtrzymywały prawo do wolności wypowiedzi. W Ameryce wolność swobodnego wypowiadania się nawet się sprowadza do spalenia amerykańskiej flagi, no ale ostatnio powiedzmy spalenie homoseksualnej plagi jednak nie podchodzi. No, także to jest cały ten dziennikarski świat amerykański, no to był bardzo... To ludzie na całym świecie, ludzie można powiedzieć, zazdrościli tego, że w Ameryce można mówić, co się uważa i nie ma żadnych praktycznie ograniczeń. No ale teraz taka idea, że można stracić robotę, tak, że można być wywalonym. No w jednym z tych gazet, za co go wyrzucili, no to facet napisał Buildings Matter Too, czyli budynki znaczą też. No to jest taka gra słów, no bo to jest Black Lives Matter, no to on napisał, że buildings znaczą też. No i doszli do wniosku, że to jest naśmiewanie się z tej organizacji, no i wywalili go. To jest w zasadzie jak jakaś polityczna satyra. Popatrzeć, no to ta farma zwierząt, no to bardzo pasuje pod to. 1984 tak samo podchodzi pod to. Tyle tylko, że tamto to była satyra, to było prześmiewcza sprawa. No a tu w Ameryce się dzieje na dzisiaj. Dziennikarze po prostu są przeciwko wolności słowa. To jest makabra. To, co się stało. I chęć wielu ludzi zamiany tej wolnej wymiany, tego dialogu, tych wolnych argumentów, swobodnych argumentów na coś, co będzie przymuszone, czy nakazane, czy zmuszone, czy, przepraszam, wciskane na siłę, no to dokładnie pasuje to, co było w Polsce. To pasuje to, co było we wschodniej Europie za komunistów. W 2006 roku był taki film Życie innych. No to chodzi, to tam jest o ubekach NRD-owskich, czyli o tym Stasi, kiedy oni pilnują pisarza, no i w zasadzie doprowadzają, że wszyscy ci znajomi, przyjaciele i koledzy tego to pisarza po prostu odsuwają się od niego, no bo policja, ubecy doprowadziły do tego. No i żeby wytrzymać tego rodzaju rzeczy, no to w bloku wschodnim, tak jak wszyscy powinniście wiedzieć, czy wiecie, no to były te same samizdaty, samo wydawnictwo. No i ludzie pisali jakieś takie niecenzurowane idee, drukowali to na
maszynach importowanych, powiedzmy, z NRD, z cyrylicą, no bo w Związku Radzieckim te wszystkie maszyny, które były państwowo robione, no to oni mieli dane i mieli na kartkach i tam każda ta literka troszeczkę była inna, także mieli bazę danych i wiedzieli, która maszyna do pisania tworzyła które papiery. No to to było komunistyczne wredność, no ale pisali. Bardzo często też pisali ręcznie, żeby po prostu nie mogli dojść, na której maszynie było dopisane. Wacław Havel w 65 roku napisał, no w sumie to taki dramat, komedia, przez łzy napisał powieść, gdzie powiedzmy jednego z pracowników zrobili na kabla. Kabel obserwował tych wszystkich swoich kolegów, no i donosił. No to jest znane, tak? Donosiciele niestety w jednosystemowym systemie partyjnym, no to są kable, tak? No popatrzeć na Wałęsę. No to największy kabel świata. No ale ogólnie Magdalenka to bandytyzm polityczny i cały ten szaber PRL-u przez te czerwone świnie w pijanej Magdalence przy kanciastym stole. No ale to prawie, że nadchodzi do Ameryki. No tyle tylko, że w Polsce, w Związku Radzieckim, w Czechosłowacji to wszystko było zrobione pod przymusem. To robili, to policja robiła, milicja, partyjni robili, a tutaj ludzie po prostu przez ostatnie 50, 60, 70 lat tak byli pompowani tym socjalizmem, tak byli pompowani tą nienawiścią do wolnego rynku, że teraz nienawidzą nie tylko wolnego rynku, ale nienawidzą wolności wypowiedzi. Problem jest taki, że rozwiązaniem w Polsce czy w bloku wschodnim, no to było też to tak zwany ten język Ezopa, tak? Czyli ludzie pisali w różne bajki, fraszki, alegorie, przypowieści. Ludzie się śmieli na ten temat, bo wszyscy wiedzieli, o co chodzi. W Polsce troszeczkę pozwalali na te filmy, komedia Barei, na przykład Miś. No to była taka... No ale to nie jest wolność słowa, tak? To nie jest wolność wypowiedzi, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale to jednak żeby trzymać te swoje słownictwo, czy swoje myśli ograniczone, no to jest początek końca. Jeżeli się ludziom mówi, że to jest powiedzmy komunizm, no to ludzie się obrażają, mówią nie, ja nie jestem komunistą, ja po prostu myślę co myśleć, tak? To jest straszne. To jest taka partyjna, ta polityczna poprawność komunistyczna, żeby psychologicznie są ludzie stłamszeni, politycznie są zniszczeni. No to nie jest tak jak w Chinach tam w latach 60., kiedy była ta rewolucja kulturowa, kiedy komuniści kazali tym ludziom z poprzedniego, nawet komunistom, zakładać te takie trójkątne czapki i ośmieszali. No i młodzi po prostu też ich tam opluwali, wyśmiewali. Ale to jest coś podobnego w tych na Twitterze czy na internecie. Na Twitterze jest po prostu wściek, tak? Cenzura, kablowanie, donoszenie. Mój kanał, powiedzmy, no to stracił jeden film przez to, że ludzie donosili, bo był taki temat kontrowersyjny. Zdemonetyzowanie też było przez to, że ludzie donosili. No, jest pełno donosicieli. Cały internet, no to się zamienił w Stasi. Zamienił się w UB. YouTube się zamienił. Jest pełno ludzi, którzy pilnują ludzi z opozycji, czy niezadowolonych, czy ludzi, którzy mają inne zdanie. Parę lat temu rodzice bardzo, no to było bardzo popularne, no i bardzo smutne, że kiedy tam nastolatki po prostu były zaszczuwane przez to na internecie. No i teraz to się przemieniło, w zasadzie to zaszczuwanie
to się przemieniło na opozycję polityczną, czy ten ostratyzm cały, wszystko to jest pod względem politycznym. Lewica po prostu nienawidzi dialogu. Lewica nie potrafi zrozumieć dialogu. To jest marksistowski ideolog, filozof Herbert Marcuse, on już w 65 roku powiedział, że pewne idee, szczególnie prawicowe, są takie wstrętne, że w zasadzie no to jedynym rozwiązaniem to jest wycofanie tolerancji, czyli po prostu wycofanie tolerancji, czyli powiedzenie, że wolność słowa obowiązuje, ale nie można być tolerancyjnym dla tych rzeczy, tak? Czyli to ta równia pochyła. Jeżeli ktoś powie, że jestem bardzo tolerancyjny, ale nie na to czy na tamto, no to w zasadzie nie można powiedzieć, że jesteś tolerancyjny, tak? Inni filozofowie mówili, że mogę się nie zgadzać z swoją opinią, ale zginę za to, żebyś mógł powiedzieć tą opinię. No i to ludzie już tego w zasadzie zapomnieli. No i Herbert Marcuse, no to jest w zasadzie taki dla religii marksistowskiej, no to jest ich święty. To jest święty i oni po prostu uważają go, że cel uświęca środki, no i to, żeby mieć władzę marksistowską, no to po prostu jednopartyjną, no to trzeba opozycję, trzeba prawicę, trzeba wolny rynek, trzeba konserwatystów zniszczyć. I to jest zaczyna teraz już w nich grać pewną rolę, chęć fizycznego zniszczenia przeciwnika. Tu już zaczynają się myśli o gułagach, tu się zaczynają myśli o obozach koncentracyjnych, o fizycznym zniszczeniu, no bo teraz będzie następowało eliminacja ludzi do pracy, do urzędów, do wielu miejscach, tak? Uniwersytety i tak dalej, i tak dalej. No i to jest wredność tej strategii, to jest to, że co z tego, że Sąd Najwyższy powiedział, że jest prawo wolności wypowiedzi. Wystarczy doprowadzić do tego, żeby nie było wypowiedzi. No jak nie będzie wypowiedzi, to już jest początek końca, tak. Lata temu Sąd Najwyższy powiedział, że neonaziści, nowi naziści mają prawo pokazywać swoje zdanie. No i w zasadzie publiczność, obywatele, wyborcy mają zdecydować, czy się z tym zgadzają, czy nie. No teraz komuniści jednak zrobili to, że nie pozwalają tłamszą, niszczą, wyniszczają, wyciszają, wygaszają i tak dalej, i tak dalej. Wolność słowa, wolność wypowiedzi, swoboda w Ameryce jeszcze nie została zatłuczona, ale wygląda, że jest coraz bliżej do tego. To jest coraz bliżej. To jest smutne, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat Ameryka po prostu została rozerwana od środka. Jeżeli ludzie się nie obudzą, jeżeli ludzie się nie zmienią, no to czeka Amerykę, powiedzmy, to co było Wenezuela, Soviet Union, jakoś inaczej to będzie na pewno. Ameryka też jest jeszcze bogata, no ale to wszystko może się rozpaść. To wszystko może się rozpaść dzięki czerwonym świniom. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję również. Ale jeżeli nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.